życie, jak to łatwo powiedzieć. Life Stylers, to my. Nagrywa boomer. Styl życia boomera. Styl życia boomera. I następuje przetasowanie kart życia. Czas jest jak kawa. Ale dlaczego? No, czasami trzeba trochę poczekać, żeby było lepsze. Coś lepsze w życiu. Bo rano się pije latte, tak. Teraz jest rano, tak. A potem się pije espresso, tak. I kolejne espresso, i kolejne espresso, tak. I czas wtedy płynie szybciej albo wolniej. Można zawał dostać po takiej dawce, to też prawo. Dawid, na ten nowy rok masz prawo do losowania jedną kartę. No zobaczymy właśnie, odpowiedź przyjdzie w karcie. Tu możecie zobaczyć, dla tych, którzy, nic nie jest ustawione. Dla tych, którzy jeszcze mogliby nie wiedzieć, to u nas nic nie jest ustawiane. Tak, to jest totalny spontan. Mieliśmy taką pokusę, żeby ustawić sobie kartę, wybrać, no i będzie łatwiej, no dobra, pokaż to, to zobaczymy, co to jest. Ale nie, jest nic nie ustawiane jakoś w tak odcinkach, my się wzajemnie sami zaskakujemy. Czasami nie wiadomo, prawda... Bo nie leci do kawy. Czekaj, wyciągnę tak zupełnie znienacka. I czytasz, ty, czytasz. Z kawą nawet takie. Proszę bardzo, pokaż, kurka, to pokaż do profilu. Ej, nawet pobożne te są teksty. No tam pobożne. No słuchaj, no. Już Augustyn Skipony przekonywał, że teraz to jedyne, co jest pewne. Teraz to jedyne, co jest pewne. Tu i teraz to jedyne. Jakie emocje budzi w tobie ta myśl? No wiesz jakie? Sentymenty? No. Bo jak był nasz pierwszy odcinek, żeby nie było, nie? Że kłamie. Bliżej. No dobra, to tak bardziej pikselowa. Ale ten, pierwszy nasz odcinek, no. To było ten, to tam był Augustyn Skipony, pamiętam. Były jakieś cytaty. No tak. Nie wiem, czy to nie ten Capacitas Dei i tak dalej, o pojemności mowa. No więc... Ale to jest wylosowane naprawdę przypadkowo, no naprawdę, teraz, naprawdę. Ale to nie, naprawdę to jest trudne, nie? Teraz... Ja to jeszcze raz sobie... Czyli teraźniejszość to jest jedyne, co jest pewne, nie? No tak, bo to co było, to bo było. Bo to jest w naszym doświadczeniu. To teraz, co ma być, to nie wiadomo, czy będzie, jak to też ktoś mówił, parafrazuję chyba teraz kogoś. No w każdym razie. A co było, no to już było. Ale w ogóle wiele osób, które na przykład cierpią na jakieś takie psychiczne choroby albo jakieś takie trudności związane z emocjami, to też właśnie mówi, że czy dzieli się tym, że często jest to spowodowane zbyt dużym, wiadomo, martwieniem się o przyszłość, nie? Co będzie. Ale też życie taką przyszłością, jakimiś sprawami, które były, które mają piętno jakieś, prawda, odbiły tutaj na naszej historii, na tym, kim jesteśmy i tak dalej. Ciężko się uwolnić, nie? No ale ty mówiłeś mi też przed wejściem, prawda, na antenę, że a propos czasu, że jest Kronos i jest Kairos. Tak. I co to oznacza dla nas w perspektywie wiary? Jest, to jest kwestia, no, tak jest, się nazywa, nie? Tak się nazywa. Wymyślili to Grecy starożytni, bo są po grecku. Parę słowa. Rzeczy dobrych wymyślili, kawę chyba też. Nie wiem, nie. Kawa to z Brazylii chyba, czy skądś tam, ale, z Nowego Świata. Nie wiem, czy oglądałeś moje wielkie greckie wesele. Tam był taki ojciec rodu, który mówił, że udowodni każdemu, za każdym razem, tylko powiedz słowo, że to wymyślili Grecy i on był w stanie wszystko, łącznie z takim płynem do mycia szyb Windex, który w jego przypadku działał na wszystko. Zresztą teraz to zobaczcie. Somebody gave me the mati. Put some Windex. Oh God, please. Voila, this works. To będzie taka wstawka. No. Ale mów dalej, no o czym? No i ja myślę, że kawa spada w ogóle z nieba, bo jest tak dobra, że... No tak. Ta różnorodność w ogóle. Ale właśnie a propos tego teraz, nie? No bo to jest to... Ale nawet co teraz jest nieuchwytne, nie? On cwaniakuje, że jest pewne, ale teraz cały czas nam ucieka, właśnie jak ten piasek w krzyżu, który się przesypuje. Jak ta woda. I Kronos, właśnie zmierzony chronometrami. To jest ten czas taki zwykły, linearny, zegarkowy. Sekundy, minuty, godziny i dni. Bez ustania spod kontroli uciekają mi. No nawet ten czas, ale ten czas jest też... Poetę jednego ulicznego. No dokładnie, wiem, ale ten czas jest też umowny, słuchaj. Bo przecież nie wiem, czy wiesz, skąd my mamy czas? Nie wiem. No właśnie. Z zegarka. Słyszałem, że... No tak, a skąd twój zegarek ma czas? Z internetu. A skąd internet ma czas? No bo słuchajcie, słuchałem w ogóle, ale teraz mi się przypomniało, że jeden facet tam na YouTubie można go znaleźć, tłumaczy jakby, no skąd my mamy czas? Się okazuje, że jest jakieś parę głównych zegarów na świecie. Niektórzy mają czas. Atomowych i oni mają czas. Niektórzy mało tego, sprzedają ten czas. My musimy płacić jako państwa, jako kraje, żeby mieć możliwość dostępu do tych źródeł. Do tego atomowego. No tak, no, że jednego, dwóch źródeł, ja które... Wiem, no.
I to jest ciekawe, nie? No, natomiast idźmy dalej w ten czas. No właśnie, jest kłopot, który płynie, ucieka, czy tam różnie to można nazywać. No jest ten Kairos, czyli taki czas wyjątkowy, czas, w którym dzieje się coś niezwykłego, czas jakichś przemian, czas jakichś naszych trudnych albo i łatwych, pięknych decyzji. No nie wiem, wydaje mi się, że jakimś rodzajem Kairos jest. Kairos się dzieje wtedy, kiedy się chłopak uświadcza, dziewczynia, biorą ślub. To jest taki Kairos, że wszystko się zmienia. To jest Kairos. You truly make me the happiest person on earth. Taki stres. No. A po ślubie wiesz. A po ślubie, do tej pory było fajnie, a po ślubie jakoś szybko idzie. A po ślubie jest taki zwyczajny, to życie jakieś takie trudne. Nie, i to jest też taki czas. Ludu Augustyn z Hipony, czyli zahaczymy też o tematy teologiczne. Kairos w teologii to jest czas specjalnego jakiegoś działania Boga. I Pismo Święte mówi, że kiedy Pan Jezus się narodził, czas się wypełnił. Kiedy przyszła pełnia czasu, i tam jest, że ten Chronos się już wypełnił. Mhm. I teraz jest moment Kairos. Że czas, w którym się wszystko zmienia, staje na głowie, że to, co wszystko... Ludzie robili wszystko, żeby od Boga się oddalić i uciec, a Bóg zrobił wszystko, żeby jednak przyjść i być z człowiekiem. I to zmienia całkowicie wszelkie możliwe perspektywy. Nie podaję Ci mikrofon, żeby lepiej było Ci słychać. No właśnie, by się oddaliłem trochę. No bo nam się... mamy małe kłopoty techniczne. No tak zwykle, zawsze się... Amatorka, nie? Tak. Cała ciężarówka sprzętu, ale i tak jesteśmy... Nie dojechał, bo zatrzymali na granicy. Nielegalny. No w każdym razie, no masz rację, ale tak trudno być tu i teraz, bo jest taka pokusa, wiesz, myślenia jednak, co za chwilę, co przyniesie przyszłość, wiesz, żeby się zabezpieczyć, żeby zaplanować i tak dalej. A często tu i teraz jest, znaczy zawsze jest niepowtarzalne, nie? Mnie na przykład uczy bycie tu i teraz tego, że można fajniej przeżyć te momenty, wiesz, taką kawę nawet, nie? Jak pijemy, czy spotkanie, czy nie wiem, cokolwiek. No, że to się już nie powtórzy, wiesz, no, ta kawa w tym wydaniu, w tym układzie, czy jak to fizyka kwantowa też tłumaczy, no to się już nie wydarzy, nie? To już się tak. Nie powtórzy ten moment. No i to my też kiedyś, my się ciągle powtarzamy, ale warto powtarzać, bo to się wtedy... To się nie powtórzy, ale się powtarzamy, no. Tak, coś takiego właśnie za uważność na teraz, to czyli tak, ja piję tą kawę i ja widzę, jaką ma ładną piankę, patrzę wzrokiem. Mogę tego nawet dotknąć, ale też czuję jakieś, nie tylko jej smak w ustach, ale też jaką ma fajną konsystencję, no i... To jest tylko kawa, nie? A jak my zaczynamy tak siebie traktować, każdy, nie? Czuję całego siebie, wszystkim, co przeżywam, no to w jakimś sensie to jest mój kraj. Mogę wtedy coś w ogóle zmienić. A to jest super w ogóle moment, jak się tak człowiek szanuje ten swój czas, mam na myśli, że siebie szanuje w tym czasie, swoją godność też taką, że jak, z szacunkiem przyjmuję. Tak, ale nie jest takim chełpieniem się sobą, czy jakimś tam, tylko mam na myśli taki szacunek zdrowy, szacunek do siebie, gdzie szanujesz swój czas. Wiadomo, że dzielisz się też z innymi nim, ale co innego się jest dzielić, jak wiesz, jaką wartość ma ten czas dla ciebie, nie? Że czasami ten czas jest albo w ogóle najważniejszą, najcenniejszą rzeczą, jaką mamy, bo przemijamy jednak. A dzielenie się nim w momencie, jak znasz jego wartość, to jest inne dzielenie się, niż jak dajesz się rozchwytywać, masz tyle relacji i tak dalej, co czasami nie jest dobre, bo ty już zapominasz o sobie, ale w zły sposób. I ci ucieka. I ucieka ci to i jesteś gdzieś, gdzie nie chciałbyś być, albo później czujesz takie pokłosie tego, że niezadowolony jesteś z życia jednak. Ja na przykład zaczynam czasami oskarżać, że tu mi zabierają czas, tam mi zabierają czas, ale ja się na to zgadzam, nie, tak naprawdę. Dlatego warto szanować ten czas, nie? W sensie swój czas po prostu, w zdrowy sposób, nie? Wiadomo, nie? Czy my coś jeszcze mówimy, bo obiecaliśmy krótkie odcinki, ale już 8 minut. W ogóle laguje, więc ja nie wiem, czy to ten telefon trzyma takie długie filmy. Nie, wydaje mi się, że też z tym czasem to jest tak, że nie trzeba tego od razu rozumieć, bo ja też jak nawet teraz o tym myślę, to jest dla mnie takie nieuchwytne, jak to teraz, nie? To teraźniejsze, że właściwie co to jest to ten Kairos, nie? No nie wiem, ja też czasami się mówi quality time, taki, że spotykamy się. Mhm. I to jest taki czas takiego spotkania z drugim człowiekiem, no czy z Bogiem na ulicy, że jesteś tu i teraz. No, że jesteś tu i teraz i że to nie jest takie właśnie na odbębnienie. Dobra, wypijmy tą kawę i spadamy. Tylko, że cieszymy się tym czasem, nie? No dokładnie. I on wtedy, że ten czas wtedy płynie inaczej, nie? A Chronos jakby przestaje mieć znaczenie, bo teraz jest Kairos, nie? I ten Chronos sobie płynie, ale my no doświadczamy tego czasu inaczej. Też trzeba sobie zdać sprawę, że są pewne wydarzenia, nie wiem, działanie Boga w twoim życiu, gdzie może się już nie powtórzyć, to też nie jest tak, że zawsze wszystko, nie wiem, że jest jakieś, nie wiem, wiesz, że jest jakaś zasada, że nie wiem, że ten Bóg milion razy przychodzi do kogoś, nie? Czasami jest ten moment, w którym trzeba chwycić, nie? Tak jak wiele razy w Ewangelii choćby za
strzępki materiału tego Trystusa. No dokładnie, chociaż uchwycić ten moment, bo może ci nie powtórzyć. To nie jest straszenie, tylko to jest taka rzeczywistość, no po prostu pewne rzeczy przychodzą. Taka pozytywna wersja powiedzenia Carpe Diem. No to tak. Nie, a świąteczna jest Carpe Diem, nie wiem, co słyszałeś. No w każdym razie, słuchajcie, kończymy ten odcinek dlatego, że daliśmy sobie nowe postanowienie noworoczne, żeby było krótkie i... No, to wyszło, nie było akurat szok, ale... Wyszło takie samo. Wyszło jak zwykle. Wyszło jak zwykle, słuchajcie. No. Ale trzymajcie się, żegna się Boomer raz. I dwa. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Widzimy się w Trymidan, już niedługo słyszymy, widzimy w shortach. Czas, w shortach, czyli z wakacji. Bądźcie uważni. Ciało i czołem, kluski z rosołem.